Panie prezesie, 21 kwietnia 1948 roku. Z czym panu kojarzy się ta data? Oczywiście z powstaniem Pogoni Szczecin, ale i nie tylko, bo 21 kwietnia, prawie 3000 lat wcześniej, powstało wieczne miasto Rzym. I Pogoni też życzę, żeby analogicznie jak wieczne miasto, wiecznie trwała. Z tego co wiem, to są jakieś urodziny chyba. Jakie? No wasze urodziny. Urodziny Pogoni Szczecin. 69? 69. Cześć wszystkim. Jesteśmy w Radio SK. Jest z nami pani Magda. Cześć. Wierny kibic Pogoni. I mam takie pytanie do pani. Z czym się pani kojarzy data 21 kwietnia 1948 roku? No jak to z czym? Tylko z jednym. Pogoń Szczecin ma wtedy urodziny i to nie byle jakie, bo 69. Panie prezydencie, 21 kwietnia 1948 roku, z czym panu kojarzy się ta data? No myślę, że wszyscy doskonale kibice Pogoni wiedzą, że to właściwie moment, w którym powstaje szczeciński klub i zaczyna budować piękną piłkarską tradycję naszego miasta, więc myślę, że wielu Szczecinian dobrze na to pytanie odpowie. Czego można życzyć Pogoni Szczecin z okazji 69. urodzin? Przede wszystkim pełnego, nowoczesnego stadionu, no i zawsze wygranych i tej najwyższej pozycji w Ekstraklasie. Żeby trwała, rozwijała się i dawała jak największą radość kibicom, piłkarzom, którzy w tej drużynie będą grali i przede wszystkim, żeby osiągała Pogoń Szczecin sukcesy na miarę oczekiwań kibiców, zawodników, czyli wszelkiego rodzaju mistrzostwa. No czekamy wreszcie na Mistrzostwo Polski. Sądziłem, że w tym roku się uda, ale poczekamy jeszcze te parę miesięcy. I też sukcesów w pucharach wszelakich, krajowych i zagranicznych. Chciałabym was jakby natchnąć, być może, od nas, od całej drużyny Chemika, Mistrzostwem Polski może, bo wiem, że liczycie na to od jakiegoś czasu, że pracujecie na to, więc mam nadzieję, że ta praca w końcu się opłaci takim sukcesem. Oprócz tego pozytywnych emocji na trybunach od kibiców, żeby była 100% frekwencja zawsze, stadionu. No, przede wszystkim sukcesów sportowych, dalszego rozwoju i tego zawodowego, piłkarskiego, który oglądamy w telewizji, a więc dobry wynik w Ekstraklasie i mam nadzieję powrotu do pucharu, bo na miastkę tego przeszłości mieliśmy, ja pamiętam te czasy, pamiętam Leśniaka i innych, którzy tutaj walczyli dzielnie, więc ta historia myślę, że w pamięci wielu Szczecinian jest. Ja się też bardzo cieszę z tego, że klub bardzo mocno rozwija tą działalność z młodzieżą. Różne programy, różne nowe projekty. To wyjście do ludzi młodych jest szalenie ważne dla mieszkańców Szczecina, dla w ogóle rozwoju szczecińskiego sportu, bo ta młodzież dzięki temu znajduje swoją przestrzeń do rozwoju, do rozbudowywania swojej pasji, zdobywania nowych umiejętności. Nie każdy musi zostać tak jak wy, znakomitymi piłkarzami, ale ten bakcyl piłkarski myślę, że jest fajny, ważny i wiem, że klub tutaj ma różne projekty i dla tych, którzy mają szansę na doskonałe wyniki, dla tych, którzy po prostu chcą się z piłką świetnie bawić. Żebyście byli dalej z granym zespołem i żebyśmy mogli być z was dumni i wam wiernie kibicować do końca. To super. No jest taki zwyczaj, że się śpiewa zazwyczaj jakąś piosenkę na urodziny, no to że mam urodziny Pogoni, to może zaśpiewa nam pani hymn Pogoni. A to możesz? No ja pani mogę bit dorzucić. No to rzucaj. Nie, no to może pani zacznie, się dajcie. My bordowcy, my bordowcy, granatowo-bordowa krew w naszych sercach zawsze Pogoń jest, Pogoń Szczecin, MKS. To my! Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Czy pan wie, kto jest kapitanem drużyny Pogoń Szczecin? Oczywiście osoba pytająca, czy Rafał Murawski. Panie prezydencie, czy wie pan, kto jest najlepszym strzelcem Pogoń Szczecin? Adam Froszek. Chyba tak, czy nie? Tak się chyba się nie mylę. Zgadza się. Świetnie. To wszystko z naszej strony. Dzięki.